codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elka. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. No i witamy, witamy i rozpoczynamy dzisiejszy temat dla reportera. W studiu ze mną jest Leszek Wspaniały. Dzień dobry. Jest z nami również Kasia Rososzko, która będzie za chwilkę opowiadać nam już o tym, co tutaj ciekawego się jeszcze wydarzyło w Polkowicach. A Iwona Mierzwiak właśnie dała mi znać, że nas słucha. No to super. Przykując dla was kolejne informacje. No to w takim razie, drodzy słuchacze, lecimy. 726 114 114. Czekamy na wasze telefony. Nie krępujcie się, dzwońcie. Naprawdę nie ma co się tutaj obawiać. My tutaj przyjmiemy każde zgłoszenie. Nie ma co się szczypać, po prostu dzwońcie, a my to będziemy notować, potem przekazywać dalej, a potem uzbrajać się w cierpliwość, żeby odpowiednie instytucje i służby pozałatwiały te sprawy, z którymi do nas dzwonicie właśnie w tym temacie dla reportera. Ostatnia okazja w tym tygodniu, bo przed nami weekend, a w weekend, jak doskonale wiecie, tematu dla reportera nie ma. Jest od poniedziałku do piątku, tak więc jest na to okazja i to przez blisko jeszcze 30 minut, żeby właśnie do nas zatelefonować i powiedzieć o tym, co was ostatnio, nie wiem, poirytowało, zdenerwowało, a może komuś kwiaty i motyle byście chcieli dedykować. Właśnie. Ale to póki nie ma jeszcze telefonów, wiesz, Leszku, to chyba zrobimy tak, że Kasia opowie to, co ma opowiedzieć, więc Kasiu, opowiadaj w takim razie. Dzień dobry, ja dzisiaj krótko, bo z takim ogłoszeniem dla panów z powiatu polkowickiego. Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych tym razem rusza z akcją promującą badania właśnie dla mężczyzn. Badania pod kątem nowotworu gruczołu krokowego oraz raka jąder. Takie badania będą bezpłatne, a zapisać się na nie będzie można już w najbliższy poniedziałek w polkowickiej przychodni. Panowie będą mogli zapisać się na USG jąder, badanie PSA oraz konsultacje lekarskie. Na miejscu będzie również urolog, który będzie udzielał porad. Wszystko to w godzinach od 13 do 16 w holu głównym PCUZ-u. Wczoraj właśnie robiłam materiał z akcji promującej to wydarzenie. Tutaj w akcję włączyli się znani lokalnej społeczności panowie, m.in. działacze Armii Polkowice, czy też tutaj przedstawiciele miejscowych instytucji, którzy wręczali napotkanym polkowiczanom ulotki, przypominające właśnie o tym, by w najbliższy poniedziałek udać się do przychodni. Także więcej szczegółów na naszym portalu miedziowe.pl. Tam fotorelacja z wczorajszej akcji promocyjnej. No i oczywiście będziemy też w najbliższy poniedziałek w PCUZ-cie i będziemy sprawdzać, jak zainteresowanie, bo no, mam nadzieję, że będzie duże. No mamy nadzieję, że tak właśnie będzie. Dziękujemy ci właśnie, Kasiu. Kasia Rososzko z Polkowic na naszej antenie, na antenie Radia Elka Zagłębia Miedziowego w temacie dla reportera powiedziała to, co miała powiedzieć. Zachęcamy panów, żeby z tej akcji skorzystali. W ogóle zachęcamy panów do badań. O, zdecydowanie tak. Bo niektórzy panowie to w ogóle o tych badaniach zapominają całkowicie. A im wcześniej wykryte jakieś dziadostwo, tym lepiej, większa szansa, żeby to wyleczyć. Tak więc bardzo mocno zachęcamy i zapraszamy. Bartku, co tam dzisiaj porabiasz o 20:45? Nie wiem jeszcze. A nie co wiesz, mogę robić? Nie wiem, na przykład pooglądać mecz Polska-Czechy. Aha, o tym mówisz. teraz się zastanawiam, czy zrobić sobie na przykład, wiesz, do tego meczu Bigos, czy jednak Knedliki. Albo Melisę. Albo Melisę, właśnie. Bo to może się przydać niektórym w tym czasie. No drodzy słuchacze, jakby nie było, proszę spokojnie przyjąć to spotkanie. Tak, co by się nie wydarzyło, to ze spokojem, to przecież nie my się mamy denerwować. To Czesi mają się denerwować. No sytuacja w tabeli bardzo ciekawa, przyznam się szczerze. Gramy dzisiaj z Czechami, które są o oczko wyżej od nas i mają punkt więcej. W ostatniej kolejce my już nie gramy meczu, tak więc już nie wszystko tylko i wyłącznie w rękach biało-czerwonych, w nogach, w głowach, nie wiem, jakby tego nie nazwać. Dobra, zostawmy to w spokoju, to są ich problemy, ich cyrk, ich małpy. 726-114-114, czekamy, drodzy słuchacze, w temacie dla reportera na tematy, które chcecie nam zgłosić. No ale kontynuując temat sportu, nie mogę, Bartku, nie zaprosić na weekendowe mecze, które czekają nas najpierw w sobotę w Polkowicach Orlen Basket, Liga Koszykarek i starcie KGHM BC Polkowice z Eneo Azdes Poznań. Mecz o godzinie 18:00. O, telefon teraz jest, telefon. Poczekaj, odbierzmy. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Dobry. Dzwonię z Lubina. Jest taka Lubina, sprawa, tak, że tu na ulicy Bolesławieckiej drzewo się urwało i spadło na moją altankę. O, to nie fajnie. Piąta,
piąta działka od strony bramy. Mhm. Tam, gdzie garaże są, Bolesławiecka. No dobrze, tutaj Leszek zapisuje sobie w takim razie. A kiedy spadło to drzewo? To dziś, tydzień temu. Mhm. I do dzisiaj nikt nic nie zrobił? No dzisiaj nie, poniedzieli nie. Nie, mówię, że do dzisiaj nikt nic nie zrobił z tym fantem. Nie. No dobrze, to będziemy w takim razie pytać, czy coś zrobią z tym. No nie. To oparto o moją altanę i tam i na działkę, nie? Takie duże drzewo. Dobrze. Mamy zapisane, zanotowane, jeszcze, tak? Jaki numer tej Bolesławieckiej? Proszę? Jaki numer tej Bolesławieckiej? No nie wiem. Nie ma numeru. To jest u stronie, działka u stronie. Tu jak izba wycześwień była. Mhm. Dobrze. No i tam piąta działka od bramy. Piąta działka od bramy. Tak. Teraz będzie widać, jakie duże drzewo. Okej, dziękujemy ślicznie. Dziękuję, do widzenia. Do usłyszenia. No, wracając do sportu, to nie tylko koszykarski mecz w sobotę, ale to też emocje związane z Ligą Mistrzyni w Lublinie, bowiem druga siła w Europie przyjeżdża do hali RTS-u w Lublinie właśnie, Ferencvaros Budapeszt, choć to jest bardziej popularna nazwa. Obecnie drużyna się nazywa FTC Rail Kango Hungaria. Nie wiem, kto to wymyślił. Ferencvaros było... Ale słyszałem, że kangury mają w nazwie. Zdecydowanie bardziej kojarzona nazwa, no ale no cóż, nie przeskoczymy tego. W protokole meczowym jest FTC Rail Kango Hungaria. No i co, poradzisz? Jak nic nie poradzisz. A wszyscy wiedzą, że i tak gramy z Ferencvarosem, także. Na godzinę 14 do hali RCS-u w Lublinie zapraszamy na to spotkanie. Liga Mistrzyń, kolejna odsłona. A jak komuś będzie mało w weekend, no to jeszcze w poniedziałek można też do Lubina wybrać się na Siatkarską Plus Ligę i mecz KGHM Kuprum z drużyną Warty Zawiercie. Wczoraj podopieczni Pawła Ruska wygrali w odległych Suwałkach 3-0. No i zobaczymy, czy tą serię będą się starać kontynuować, bo tak nie rozpieszczają swoich kibiców w tym sezonie. Na inaugurację wygrali z ekipą z Lwowa, potem seria porażek, teraz wygrana w Suwałkach. No i pytanie, co się wydarzy w meczu z Zawierciem w Lubinie w poniedziałek o 17:30. My też z Bartkiem jesteśmy bardzo ciekawi, co się wydarzy w najbliższych minutach tematu dla reportera, jeśli chodzi o tematy, które chcecie nam zgłosić. No, czekamy, drodzy słuchacze. Gdyby ktoś jednak chciał nas poinformować o tym, co tam ciekawego w regionie, no to proszę śmiało dzwonić i nas informować, bo ja tutaj tylko przypominam, że temat dla reportera powolutku będzie się kończył. Powolutku bardzo, natomiast zauważcie, drodzy mieszkańcy, to akurat zwracam się do mieszkańców Głogowa, bo tak przeglądam galerię zdjęć Maćka Iżyckiego z ostatniego już ze spotkań Głogowian z władzami miasta, policją, ZGM-em, spółdzielnią mieszkaniową nad Odrze. Pretensje często do wszystkich i o wszystko, a patrzę na frekwencję, która wczoraj była w sali Rajców. I cała Słobitka? I powiem ci, że jestem w szoku. To tak jakby nie było problemów w mieście. Przyszło zaledwie kilkanaście osób. No bo wiesz, nie ma problemów. Jak są spotkania, to nie ma problemów. Problemy się zaczynają, jak już spotkań nie ma. No ale to... No jak, nie wiesz o tym? Przychodzisz i rozmawiasz. Tak, znaczy, powiem tak, ja byłem przedwczoraj w MCWR-ze i tam całkiem znośnie było. Myślę, około 40 osób przyszło. Natomiast to, co wczoraj w sali Rajców, to powiem, frekwencja kiepściutka. No cóż, no może następnym razem będzie lepiej. Nic na to nie poradzimy. To tak jak w naszym temacie dla reportera. Raz telefon za telefonem, a raz po prostu z frekwencją. Tak jak teraz. Kiepsiutko, tak jak dzisiaj. Natomiast na pewno takie mam przekonanie, że sala Teatru imienia Andreasa Gryfiusa w najbliższy weekend wypełni się po brzegi, bowiem kolejne odsłony czwartych urodzin Głogowskiego Teatru. W sobotę 18 listopada o 19 premiera Kolacja na cztery ręce spektaklu w reżyserii Tadeusza Wnuka i dzień później Wrocławski Teatr Komedia z Mayday Bigamistka również o 19. No i dzisiaj jeszcze na ten temat porozmawiamy sobie z Tomkiem Olczakiem na naszej antenie. A wczoraj Kasia mówiła, że będzie Michał Wnuk. Ale będzie Tomek. A, może być Tomek. Bo już mam potwierdzoną informację, że jednak Tomek będzie, więc... Ważne, że ktoś z teatru. Tak, będziemy czekać w takim razie na Tomka, aż się pojawi w studiu. Będziemy rozmawiać właśnie o tych urodzinach, bo to już przypominamy czwarte urodziny teatru imienia Andreasa Gryfiusa w Głogowie. Najmłodszego teatru w Polsce. Tak. Także... Nic się nie zmieniło. To po raz kolejny policja za naszym pośrednictwem. My też często o tym mówimy, apelujemy do seniorów, żeby nie dali się nabrać i przedwczoraj całe szczęście, że
ci, do których oszuści zadzwonili, byli czujni i nie dali się nabrać. O tym też w moim artykule i w serwisach też będziecie mogli posłuchać. Skontaktował się z nami jeden z mężczyzn, syn seniorki, która nie dała się na szczęście okraść, a z tego, co mi opowiadał, to no, manipulują strasznie osobami starszymi. Zadzwoniła jakaś płacząca osoba, podszywająca się właśnie pod syna, że spowodowała wypadek, że potrącona osoba, że potrzeba 200 tysięcy złotych. Na szczęście seniorka po rozłączeniu się zadzwoniła do syna, który ją wyprowadził tu z błędu i powiedział, że to jest oszustwo. On nic nie zrobił, nic się nie stało. No i pamiętajcie o tym, że no, czujność i jeszcze raz czujność w takich przypadkach. Informujcie swoje osoby starsze z grona najbliższych, żeby nie dały się nabrać na tego typu sprawy, bo można stracić oszczędności życia. Najważniejsze jest, że seniorzy 4, a oszuści 0. Łachudry, chciałem powiedzieć, bo to tak już, wiesz co, grzerować całe życie na tych ludziach, to aż mi się tak... Nie fajnie. Złe słowa się cisną. Tak, no bo to takie jest, wiesz, co ludzie pracują, zasuwają całe życie na swój cały dobytek, a tu w ciągu chwili chcą ich okraść, wiesz, zrobić gnój za przeproszeniem. To tak już inaczej się nie da powiedzieć. O, jest telefon, odbierzmy. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry. Słucham. Jestem pana, już dzwoniłem w sprawie plakatu na śrubaniu sprawistej z Witakosza. Przedstawicieli lewicy. On wisi do dzisiaj, bo przed chwilą to sprawdziłem. Chciałbym się dowiedzieć, czy w tej coś sprawie zrobiliście. Teraz już zrobimy, bo już minął termin, to poinformujemy. No to właśnie, słyszałem, że to ma być kara jakaś, tak? Tak, jest możliwa kara. Znaczy my nie będziemy karać. Ukarać może kto inny za niezdjęcie tego po terminie. A kto to może zrobić ten temat? No z tego co wiem, to Państwowa Komisja Wyborcza. Tak. Czy to może policji zgłosi ten fakt naruszenia? Nie, no policja, nie wiem, czy tutaj coś w tym ma, chyba że zdjęcia robią. No bo wie pan, to takie się śmieszne robi, skoro praworządność mamy wprowadzać w Polsce, to niech będzie praworządnie. Dobrze pan mówi. A wie pan, strasznie boli, że lewactwo wisi na bazie krzyża, proszę pana. Symbol jest ucisku, a lewactwo symbol mordowania ludzi. Znaczy, no. zróbmy tak, nieważne czy to jest lewactwo, czy prawica, czy tak dalej. Po prostu już tych plakatów nie powinno być. Zgodnie z... Ale są, proszę pana. No właśnie wiemy, że są, no to dlatego zgłaszamy. Dlatego zgłosimy, bardzo dziękujemy za ten telefon. Bardzo dziękujemy, oczywiście pozdrawiamy naszego słuchacza, który się przypomniał. Tonować troszkę emocje. Troszkę. Tak, no. Bo ja rozumiem, domyślam się, każdemu może się czasem wymsknąć, ale... Ja się bardzo cieszę, Bartku, z tej informacji, która wczoraj nadeszła do nas z ratusza. Zresztą miałem okazję na tyłach ratusza wczoraj być, jak firma przywiozła dwa elektryczne odkurzacze miejskie. Powiem ci, delikatnie się je prowadzi, fajnie wciągają wszystko. Już szkolenie? No nie, ale miałem okazję... Myślałem, że robotę zmienisz. Miałem okazję, że tak powiem, dotknąć. Testować. Zauważ, Bartku, że na zdjęciach tak jak... No weź taki filmik widziałem. Z takiej kostki brukowej powyciągaj pety, które mieszkańcy rzucają. Normalnie. No to wiadomo, że nikt tego ręcznie robił nie będzie, bo się zajedzie. A tak jedziesz takim odkurzaczem i wciągasz wszystko. Miałem mówić, że penseta i w drogę. Nie. I pety, i moc ma naprawdę sporą ten odkurzacz, bo może wciągnąć nie tylko plastikową butelkę, ale też i szklaną. No... To, co jest częstym problemem na placu festynowym nad Odrą, porozbijane butelki. No przecież wiadomo, że nikt tego szkła z trawy nie będzie wyciągał. Tak przejedziesz odkurzaczem, powciągasz i święty spokój. Chociaż tutaj po raz kolejny apel do tego, aby nie śmiecić, nie rozbijać butelek. To, co jest już puste, wrzucamy do kosza, a nie rozbijamy bądź wrzucamy na tereny zielone. No i zobaczymy, jak te odkurzacze się sprawdzą. Myślę, że to jest dobry pomysł. Choć oczywiście w komentarzach nie wszystkim to się podoba. Ktoś napisał, co za idiotyczny pomysł. No pewnie najlepiej nic nie robić. Tak. No najlepiej tylko krytykować przecież. Nie wiesz o tym? Jeszcze ważny apel dla przedsiębiorców głogowskich, a może też ktoś spoza Głogowa chciałby pomóc Małej Liwce, bowiem 7. edycja cyklu koncertów Kolędy Dla, tym razem dla Liwi Machnickiej, i dziś ostatni dzień zgłoszeń firm i przedsiębiorstw, które chciałyby w tym koncercie wziąć udział, zaśpiewać. Nie bójcie się, nie będziecie śpiewać sami, wspierać was będzie Studio Talentów Miejskiego Ośrodka Kultury, a zgłaszać się można poprzez kontakt mailowy na adres kontakt@glogow.um.gov.pl. Jest ten adres też w moim artykule w portalu regionumiedziowe.pl, tak więc jeśli macie chęć pomóc, pobawić się, zaśpiewać, no to zachęcamy. Jak najbardziej.
sam koncert 9 grudnia w Rynku Starego Miasta w ramach obchodów Dni Świętego Mikołaja. Natomiast jeszcze tylko do dziś można się zgłaszać. Także zapraszamy i zachęcamy właśnie do tego, żeby to robić. No i tak jak zachęcamy i zapraszamy, aby dzwonić do nas pod numer 726-114-114. No ale coś tutaj widzę, że nie idzie naszym słuchaczom. To co, zrobimy krótką przerwę reklamową chyba? To działajmy. I zaraz po niej wracamy do Was z tematem dla reportera. No to wracamy z dzisiejszym tematem dla reportera i z drugą jego częścią. Mamy nadzieję, że za chwilkę pojawią się telefony na naszej antenie. 726-114-114. Pod tym numerem czekamy właśnie na Wasze telefony. A na co innego czekają na przykład strażacy z OSP, jednostka ratownictwa specjalistycznego w Głogowie. No co czekają? Czekają na zgłoszenia ze szkół z Głogowa, które chciałyby w pewnej grupie osób, maksymalnie do 30, przeszkolić się z zasad udzielania pierwszej pomocy. A jest ku temu okazja też dzięki temu, że za 8,5 tysiąca złotych z budżetu miasta dla jednostki kupiono zestaw nowych fantomów, bowiem stare już się zużyły. O, jest telefon. Słuchamy. Odbierzmy. Halo, halo, dzień dobry, witamy. Dzień dobry panu. Dzień dobry. Słyszałam, że panowie rozmawialiście o tym odkurzaczu. Tak. A ja tak chciałam przestrzec ludzi, żeby uważali na ścieżkach, na alejkach, w parku nabudowlanych, bo ja 8 listopada przechodząc przez park, tam takie są topole przy mostku, dużo liści spadło, się poślizgnęłam, upadłam. No i mam bark unieruchomiony, więc... Jest mi teraz ciężko i tak słucham, no i tak sobie myślę, pomyślałam, że może by tak częściej, jak te liście teraz najwięcej spadają, żeby tam te główne alejki, ścieżki, jak przez te mostki się idzie, bliżej mostków, żeby to zgarnąć trochę. Mhm. Ja tak, to było trochę po deszczu 8, po 16 i ja no po prostu szybko szłam, bo myślałam, że znowu będzie zaspadać, tak się zachmurzyło. No i niechcąco się przewiozłam i bark mam. To... uszkodzony, no i teraz trzeba cierpieć. Zdrówka no, pani życzymy przede wszystkim. A myślałam o takim tym spotkaniu z prezydentem, co panowie mówiliście, bo tak sobie pomyślałam, przywita stwosza, ja tutaj mieszkam, blisko mamy te przystanki, takie dwa, one latem, no to strasznie jest gorąco i tam właściwie jak deszcz pada, zacina, to też są za płytkie, te takie jak, no... Co na meczach są, nie? No te przystanki, wie pan chyba, nie? Nabita stwosza. Tak, tak. Przy Biedronce i tutaj dwa. I po przeciwnej stronie. Może jak tam by pan prezydent, jakbyście mogli porozmawiać, może by nam zrobili takie daszki, jak teraz pokazują, takie czy roślinne, czy jakieś, żeby one dawały cień. No ja wczoraj nie mogłam mieć, bo jestem chora, więc nie dało rady, nie? Może by na u nas pomyśleli o tych dwóch przystankach, żeby obsadzić to roślinami, zrobić daszki głębsze. Żeby tam do środka deszcz nie padał, śnieg i słońce, żeby trochę osłaniało, czy by to się dało tu zrobić. No pewnie by się dało, pewnie. To przekażemy, no, jakby pan mógł tam przekażemy pani sugestie, tak. Kiedy nie, może by akurat tam to kiedyś zrobili, bo to latem te upały to jest strasznie na tych przystankach. To po prostu nie ma się gdzie schować. Deszcz pada tak samo. Normalnie człowiek na przystanku zamaka. Te siedzenia, wszystko jest mokre. To są za płytkie te przystanki. Może by jakoś to obudowali, czy obsadzili, czy jakieś dachy zrobili z wierzchu, nie wiem. Dobra, dobry pomysł, dobry pomysł. Dziękujemy. No, jakbyście tam państwo mogli poznać. No ja tak planowałam wczoraj pójść tam na to zebranie, ale po prostu... Zdrowie nie pozwoliło. No, dlatego dużo zdrówka życzymy. Ta parku mnie załatwiła, nie dało rady. A my przekażemy pani sugestie. Bardzo dziękujemy. No dobrze, dziękuję. Pozdrawiamy serdecznie, proszę wracać do zdrowia. A mam tu dobrą informację od naszego stałego słuchacza. Paweł, bardzo dziękuję. Właśnie teraz na Budowlanych dużo służb z dmuchawami usuwa liście schodników. O, to się nazywa interakcja naszych tak słuchaczy. Bardzo dziękuję. No i czekamy na wasze kolejne telefony. Ja wrócę do tematów nowych fantomów, które trafiły do OSP JRS Głogów na profilu właśnie na Facebooku, jeśli chodzi o OSP. Znajdziecie dane kontaktowe. Można umówić się już ze strażakami, którzy przyjadą do szkoły i przeszkolą. Telefon? Słuchamy. Halo, halo? Dzień dobry, odnośnie tego parku liści sprzątania. Akurat w tej chwili tam panowie chodzą po alejkach, pięciu chyba, i duchują te liście z przejść. Nieelegancko, super, to bardzo dobra informacja. No, także, bo słuchałem tej pani, mówię, od razu dam wam znać, żeby już nie trzeba było nigdzie wygadania. Jasne. Miłego dnia. Dzięki, pozdrawiam. Dziękujemy. Miłego dnia, do usłyszenia.
I czekamy na kolejne telefony. Jest jesień, są liście. Tak jest, to taka ważne, zasada. Żeby z tych głównych ciągów komunikacyjnych faktycznie je jednak zmiatać, bo jak popada, to można skończyć niestety marnie, tak jak nasza słuchaczka. Pozdrawiamy jeszcze raz serdecznie i zdrowia życzymy. Mamy nadzieję, że nic takiego się już nie wydarzy w najbliższych dniach. Nie wiem, jak tam pogoda, ma coś popadać? No dzisiaj troszkę, jutro ma popadać śnieg z deszczem, proszę pana, rano. Co ty gadasz? To tak wcześniej rano, przy okazji przypominamy, że może być jutro ślisko, jutro w ogóle opady deszczu, tak mniej więcej do godziny 11-12. No nie jest lekka pogoda, nie ma. Nie ma letko. No listopad w końcu, nie? No, a i tak się przyzwyczailiśmy do wysokich temperatur. Ja tylko przypomnę, że 20 listopada w poniedziałek synoptycy prognozują 11-12 stopni znowu. I bądź tu mądry, nadąż za tą pogodą. No nie da się, proszę pana. 726-114-114. Czekamy, drodzy słuchacze. 7-8 minut zostało wam w temacie dla reportera przy piątku, bowiem w weekend, przypomnę, że... O, jest telefon jeszcze jeden. Dla reportera odpoczywacie. Halo, dzień dobry. Proszę ściszyć radio, może wtedy będzie łatwiej się porozumieć. Już się nie porozumiemy. W takim razie. Tyle razy to powtarzamy. Tyle razy, widzisz, żeby rozmawiać przez telefon, a nie przez radio. A tak to... No tak to co? Odbieramy telefon i słyszymy radio. Siebie słyszymy. Czasem dobrze jest się z siebie posłuchać. Drogi słuchaczu, jeśli chcesz jeszcze raz do nas dodzwonić, proszę ścisz radio, wtedy łatwiej nam się będzie tutaj tak jest. Porozumieć. 726-114-114. Przypominamy o naszym telefonie, naszym numerze telefonu. Za 7 minut kończymy dzisiejszy temat dla reportera. To już nie są przelewki, to już nie są żarty, to już trzeba powolutku, wiecie, kończyć. Finiszować. Tak. Może jeszcze ktoś? O, jest telefon. Halo? Halo? Słuchamy. Dzień dobry. Dzień dobry. Proszę pana, ja z ulicy Żarskiej Polkowice dzwonię. Mhm. Prosiłabym o taką prostą sprawę, że koło nas jest Żabka, sklep. Mhm. Bardzo niechlujnie wygląda, śmieci mnóstwo wkoło. Parę miesięcy temu wybrali taki kamień czarny, z takich krateczek powybierali ten kamień, zostawili wszystko, nadal bałagan, pełno zielonego zielska, kamieni, ogrodzili jakąś taką czerwoną wstążeczką wkoło, przejść nie idzie, to jest jedna sprawa. Koło śmietnika jest mnóstwo śmieci, leży jakby łożyska jakieś leżały, brzydko to wygląda, to jest raz, dwa. Po trzecie, mamy ulicę Żarską, mamy światła, te światła się nie świecą tak jak się należy, tylko jest tak, od 12 albo od 10 do godziny 12 albo do pierwszej w nocy, później jest wyłączone. Ja chodzę o dwóch kulach, no kiedyś już się przewaliłam, no całe szczęście, że jeszcze nic mi się gorzej nie stało. I mam właśnie taką prośbę, żeby te światła się świeciły normalnie, na przykład od godziny 17 do godziny do 5 nad rano, czy do 6, no nie wiem, jaki tam program tego oświetlenia jest, ale on nie jest stałym oświetleniem na ulicy Żarskiej. Mamy zanotowane. No i tak bym właśnie o to prosiła, żeby tą, po prostu skontrolować tą Żabkę, jak tam brzydko wygląda. Wystarczy, jak panowie by tylko przyjechali i spojrzeli. Nie wiem, kto ma to robić. Czy to ma robić deweloper, czy to administracja nasza polkowicka to ma robić. Tam jest bałagan, naprawdę. Bardzo brzydko to wygląda. Wystarczy, jak tylko się wjeżdża na ulicę Żarską, za domem meblowym, jest Żabka i jest bardzo brzydko wkoło tej Żabki. Bardzo proszę, jeżeli coś to możliwe, to proszę nam tutaj jakoś to zrobić, porozmawiać, o jak to zrobić po prostu. Jakoś pomóc, tak? Rozumiem. No, bardzo dziękuję. Dobrze. Mamy zanotowane. No, solidny temat, można powiedzieć. Tak. Mamy zanotowane. Zobaczymy, co się uda w tym temacie zrobić. Zobaczymy. Jasne, że tak. Dobrze, bardzo dziękujemy. No i pozdrawiamy naszą słuchaczkę, też również zdrówka oczywiście życzymy. I jeżeli ktoś jeszcze, drodzy słuchacze, chciałby nam zgłosić jakiś temat, to 4 minutki już tylko zostały. Już naprawdę niewiele czasu. Końcóweczka. Tak więc, kto tam rzutem na taśmę chce jeszcze dzisiaj do nas zadzwonić, to oczywiście zapraszamy. 726-114-114. Ten numer telefonu jest do waszej dyspozycji w temacie dla reportera i jeszcze przez niespełna 4 minuty. Tak więc dzwońcie śmiało, zachęcamy was do tego, my tematy notujemy, a potem próbujemy coś z nimi zrobić, przekazać gdzie trzeba, a potem cierpliwie czekać na interwencję służb.
jeśli jest taka potrzeba oczywiście. Kwiatowej metoli nie było dzisiaj, nie? Mm-mm. To może... Mogłyby być, nie? Na finał? No, wiesz, zobaczymy, czy tak będzie, czy tak nie będzie. Jedno jest pewne, że tych telefonów troszkę się pojawiło, choć my liczylibyśmy na jeszcze więcej, bo to wiecie, drodzy słuchacze, to powinien być telefon za telefonem. Tak. Naprawdę, tyle rzeczy się zmienia, tyle rzeczy się dzieje. Tyle telefonów, ile gier planszowych do dyspozycji. Och, proszę pana. Nie wiem, czy byśmy się wyrobili, słuchajcie. W sali Błękitnej Muzy dziś rusza 21. edycja, gdzie będzie można skorzystać z gier bez prądu. Bitewne, planszowe, RPG, karciane, w sumie 300 do dyspozycji. Dziś od 19 do 1 w nocy, w sobotę od 12 do 19 i w niedzielę od 12 do 18. O, jest jeszcze telefon. No halo, halo, dzień dobry. Odbierzmy. Dzień dobry. Ja dzwonię w takiej sprawie. Chodzi o liście. Liście na ulicy Armii Krajowej przy Wekrze, wzdłuż chodnika. Jest tam ślizgawica. Widziałam wczoraj, dziecko się wywróciło. Są stare liście i na to spadają nowe liście. Nikt tam nie sprząta w ogóle. Armii Krajowej, tak? Przy Wekrze, ten chodnik co jest. No dobrze, no zaraz zgłosimy. No i drugą mam sprawę przy tak. wyjeździe z Gwiaździstej, z parkingu za Delikatesy Centrum. Jak się wyjeżdża na główną ulicę, jest taki chodnik wyłożony kostką i tam brakuje kilkanaście kostek. Wpada się po prostu kołami. To po chodniku pani jeździ, nie? No ale przejeżdża się przez... Wyjazd jest taki. A, w ten sposób. Że wyjazd, no. Dobrze, bo już tak się zaczęliśmy wyjazd, martwić. Wyjazd jest z tego dużego parkingu i po prostu są takie dziury. Okay. Dobrze, bo zaczęliśmy się martwić. Tak. Już wiem, wiem, w którym miejscu jesteśmy. Dobrze, mamy dwie sprawy, obie zanotowane i przekażemy. Bardzo dziękujemy. I jeszcze jedną przy wyjeździe właściwie. No to proszę mówić. Śmiało. Do Orbitalnej, tej ulicy, przy tym faktycznie Lamel, tam jest fryzjer, są ogromne dziury. To będzie tu. Na państwa zawsze można liczyć. Tak, ale no to dziur nie załatam, bo nie mam materiału jeszcze. Ale zgłosimy, to jest raczej droga osiedlowa, prawda? Tak, tak, ale dobra. To trzeba kogoś poinformować. Tak, jasne, że tak. Damy radę poinformować kogoś chyba. Zgłosimy, już mam zapisane, za chwileczkę zawsze, mnie zgłoszę. Zawsze wszystko załatwiacie. Oj, tak różowo to nie jest, staramy się mocno. Czasem, ale przebadnie. Czasem się udaje, czasem Leszek coś przytnie, czasem ja coś dorzucę, jakiegoś gruzu gdzieś uzupełnimy braki i to tak... Działamy sobie, jak dajemy radę. Skąd wiesz, że przyciąłem krzaka na budowlanych? Było widać w kamerze. Bardzo dziękujemy za ten telefon. Już kończymy w takim razie dzisiejszy temat dla reportera. Na kolejny będziemy zapraszać, chciałem powiedzieć jutro, ale nie, bo jutro jest sobota. Jutro więc... zapraszamy na mecz koszykarek. Tak jest, dzisiaj zapraszamy na mecz Polaków. A w niedzielę na mecz piłkarek ręcznych i w poniedziałek na mecz siatkarzy. W poniedziałek w temacie dla reportera słyszymy się o 9:15. Tak jest, zapraszamy. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera. Czekamy na telefony w sprawach, którymi waszym zdaniem powinni zająć się dziennikarze Radia Elga. Rozejrzyj się dookoła i powiedz nam, co jest nie tak na twoim podwórku, na twojej ulicy, w twoim mieście. Widzisz problem? Zadzwoń. 726 114 114. Codziennie od poniedziałku do piątku o 9:15. Temat dla reportera.